problem prokrastynacji jest wtedy, kiedy odkładamy rzeczy ważne, bo tak naprawdę później to się przekłada na naszą jakość życia, na naszą frustrację, na nasze cierpienia jakieś takie czy inne, przez to, że nie popychamy do przodu rzeczy, które są ważne dla nas, czy prywatnie, czy zawodowo. A wszystkiego się nie da zrobić, bo chcielibyśmy i to, i tamto, i posprzątać piwnicę, i wykosić ogródek, jak ktoś ma, i przeczytać ileś książek, i spotkać się z różnymi znajomymi, i zwiedzić kawałek świata, i jeszcze w pracy zrobić to, to, to i tamto. A mamy tylko 24 godziny na dobę, z czego 1/3 przesypiamy. I nie da się wszystkiego, więc chodzi o to, żebyśmy wybierali to, co uważamy za ważne. Zaplanuj sobie śniadanie, spacer, piwo z kolegami, wyjście do kina z dziewczyną, ileś tam różnych przyjemności, sen, a resztę możesz wypełnić pracą. Marek Wypych, cześć. Cześć. Dzięki, że przyszedłeś do mnie do podcastu. I tak jak mówiłem, oddam ci głos i jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz. Chyba trzeba powiedzieć, że jestem naukowcem. Pracuję w pracowni obrazowania mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. I w naszej pracowni, w takim głównym narzędziem, które wykorzystujemy, czy główną metodą, jaką wykorzystujemy w badaniach, jest rezonans magnetyczny, który pozwala nam nie tylko zobaczyć, jak wygląda głowa danej osoby, bo skupiamy się na głowach, ale też podejrzeć, jak ta głowa pracuje. Tak naprawdę to działa na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie zmierzyć zmiany poziomu tlenu we krwi. My nie badamy tak naprawdę aktywności neuronalnej, ale coś, co nazywamy korelatem aktywności neuronalnej, czyli jeżeli jakiś obszar mózgu jest bardziej aktywny w danym momencie, to wtedy na podstawie bardzo skomplikowanych procesów biologicznych i biochemicznych w tym miejscu napływa więcej utlenowanej krwi, a krew utlenowana w porównaniu do nienatlenowanej ma inne właściwości magnetyczne i dzięki temu możemy mierzyć tą aktywność mózgu związaną z naszymi manipulacjami eksperymentalnymi, czyli możemy prosić osoby badane, żeby robiły jakieś zadanie w skanerze albo o czymś myślały. I wtedy możemy to mierzyć, później analizować, liczyć, porównywać z inną grupą osób badanych albo porównywać różne warunki między sobą. Więc to jest jak gdyby takie, jeśli chodzi o takie technikalia, może za głęboko na dzień dobry wszedłem w takie rzeczy. Kompletnie los. I to jest jak gdyby jedna część, a druga część, jeśli chodzi o to, czym się zajmuję, to naukowe aspekty. Problemy, którymi ja się interesuję, to jest kwestia ogólnie samoregulacji czy samokontroli, a w szczególności skupiam się na badaniu prokrastynacji. Jak mógłbyś odczarować te dwa terminy, bo wydaje mi się, że trochę ludzi może nie rozumieć? Tak, mogę. Samokontrola to jest coś takiego, że jesteśmy w stanie kontrolować swoje zachowanie i po prostu to jak gdyby, jeżeli sobie coś stwierdzimy, że coś robimy albo czegoś nie robimy, to jesteśmy w stanie to zrobić i są różnego rodzaju zaburzenia samokontroli. Na przykład osoby uzależnione mogą sobie stwierdzić, że od dzisiaj nie piję, ale im się to może nie udać. I takich przykładów może być więcej. Prokrastynacja też jest jednym z takich zaburzeń, gdzie osoba stwierdza, że będzie coś tam robić, a później jednak to odłoży na później. A samoregulacja to jest, zawiera w sobie jakby samokontrolę, ale jest to rzecz trochę bardziej złożona, bo na przykład jeszcze zawiera w sobie na przykład planowanie, czyli takie możemy sobie, wiedząc, że mam, nie wiem, egzamin jutro, to mogę sobie zaplanować, że nie idę na imprezę, żeby mnie nie kusiło albo żebym się lepiej wyspał, a nie tylko, że pójdę na tą imprezę i później mam wysoką samokontrolę, to sobie z niej wcześniej wyjdę, żeby się jeszcze pouczyć albo dobrze wyspać. Tylko po prostu mogę sobie od razu zaplanować pewne działania takie, żeby później nie popłynąć. Jak gdyby to jest takie szersze pojęcie, ta samoregulacja, że ona też bierze pod uwagę takie świadome bardziej procesy, ale w niej się zawiera też ta samokontrola. I nie wszyscy, jak się okazuje, jesteśmy tacy bardzo dobrzy w tej samokontroli i samoregulacji. Chyba mało kto jest. Nie wiem tego, ale no jest to, wiele osób ma z tym problem. Myślę, że nie wszyscy, że to każdy chciałby więcej zawsze, ale
Ale mnie to ciekawi, jak gdyby, co się dzieje w głowach tych osób, które mają z tym problem i czy jesteśmy potencjalnie w stanie im jakoś pomóc, żeby, bo to wpływa na jakość życia tak naprawdę. Na wstępie tyle. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Zastanawiam się, czemu się zdecydowałeś akurat na prokrastynację? Czemu wybrałeś ten field, a nie inny? Nie wiem. Potroszę dlatego, że to właśnie wchodzi w tematykę, która mnie interesuje. Potroszę dlatego, że jak ja się zaczynałem tym zajmować, to tych badań na temat prokrastynacji było naprawdę niewiele. Było sporo badań takich czysto psychologicznych, głównie kwestionariuszowych, ale mało było badań takich, które by wykorzystywały metody neuroobrazowania. Więc to było takie trochę pole dziewicze, więc to też był na pewno jeden z aspektów. Poza tym, że mnie ciekawi to, ale równie dobrze myślę, że mógłbym się zajmować, równie by mnie ciekawiło uzależnienia na przykład. Pewnie wiele innych rzeczy też, ale tutaj właśnie też chyba to, że to było mało zbadane jeszcze i nadal jest mało zbadane, to jest takie, to pociąga, żeby to pobadać. Czyli to nie wynika z tego, że na przykład sam masz ten problem i bardzo chciałbyś go rozwiązać? Już nie mam, kiedyś trochę miałem. Czy to z tego wynika? Nie wiem. Niektórzy mówią, że... Nie przypomnę sobie, ale jest jakieś po angielsku takie sformułowanie, że... A, już wiem. Research is misearch, czyli że jak badania to są badania nad sobą. To chyba nie zawsze tak jest. Okej, tak zakładałem, ale dobra, bo powiedziałeś coś, co mnie bardzo zainteresowało. Czyli miałeś problem z prokrastynacją i aplikowałeś jakieś techniki, czy po prostu przez to, że tak bardzo się na tym skupiasz, to po prostu ci przeszło? Nie, to jeszcze zanim zacząłem to badać, to jakoś sobie z tym poradziłem i tak naprawdę pomogła mi w tym książka. Ja mogę ją szczerze polecić. Zresztą robię to na jakichś tam każdych wykładach, chociaż nikt mi za to nie płaci, ale książka jest naprawdę bardzo wartościowa. Ona jest napisana przez psychologa z Berkeley bodajże. Jest tak naprawdę oparta w nurcie terapii behawioralno-poznawczej. Być może później jeszcze do tego wrócimy. I ma takie pozytywne bardzo podejście, że człowiek powinien być szczęśliwy w życiu. W związku z tym tytuł polski tego jest Nawyk samodyscypliny zaprogramuj wewnętrznego stróża. I ma kij bejsbolowy. Tak, i ma kij bejsbolowy na okładce. Więc to jest trochę nie wyszło tłumaczenie moim zdaniem tłumaczom. A angielski tytuł to, tłumacząc go na polski, to jest coś w stylu jak poradzić sobie z prokrastynacją i cieszyć się z rozrywki bez poczucia winy. Więc i to jest jak gdyby w takim wydźwięku ta książka jest napisana. Jest tam wiele ćwiczeń, wiele porad, ale też są właśnie jakieś konkretne ćwiczenia i takie dotyczące emocji, ale też konkretne techniki pozwalające się ogarnąć. Ja tą książkę przeczytałem dość dokładnie. To już było dawno temu, więc też dokładnie nie pamiętam wszystkiego i czy coś mi konkretnego najbardziej jakoś tam pomogło. Ale myślenie nad tym wszystkim jakoś sprawiło też, że ten problem jakoś mi się rozmył w dużym stopniu. Więc jest to uleczalne. Jeszcze tylko ludziom chcę powiedzieć, bo ja sam szukałem tej książki i po polsku jest kij bejsbolowy, a po angielsku jest jakaś pomarańczowo złożona kartka, która się kończy strzałką, takie origami trochę z kartki. A autorem jest Neil Fiore. W Polsce wydało to chyba Sensus. Tak, i angielski tytuł jest The Now Habit, How to Overcome Procrastination and Enjoy Guilt-Free Play, a polski tytuł jest właśnie Nawyk samodyscypliny, zaprogramuj wewnętrznego stróża. Nie bójcie się tego tytułu. Czyli udało ci się to wyeliminować tak w 100%? Czyli potrafisz sobie zaplanować, za 2 godziny zaczynam robić X i to rzeczywiście robisz? Nie zawsze, ale jak gdyby nie. Myślę, że teraz jak gdyby nie jestem jakimś super control freakiem takim, żebym miał bardzo wysoki poziom tej samokontroli czy samoregulacji, ale myślę, że już jak gdyby zupełnie w normie. A dawniej, z magisterką na przykład bardzo długo się bujałem. To był chyba taki najbardziej
jaskrawy przykład tego, że miałem z tym problem, aczkolwiek też to wynikało trochę z tego, że nie wiedziałem później, co dalej w życiu robić i to jest w ogóle częsty problem w magisterkach, że ludzie, że kończenie magisterki jest też kończeniem pewnego etapu życia i ludzie nie wiedzą, jeżeli nie wiedzą, co robić dalej, to chcą jak gdyby to odwlec jakoś mniej lub bardziej świadomie. Okej, tego nie wiedziałem, ale ma to jak najbardziej sens. Zainteresowało mnie to, co powiedziałeś o tym tlenie we krwi w aktywnych obszarach mózgu. Mhm. Czy to tak samo działa normalnie w organizmie, czy tylko w mózgu? Znaczy generalnie tlenu wszędzie my potrzebujemy cały czas i mózg jest szczególnie podatny na niedotlenienie, więc tego tlenu w mózgu, my we krwi w mózgu potrzebujemy cały czas mieć bardzo dużo tak naprawdę. I te wahania związane z tym, że dany obszar jest bardziej aktywny, to są ułamki, może nie ułamki procentów, to są rzędu procenta powiedzmy jest wzrost. Czyli mamy powiedzmy 100% tlenu we krwi. Jeżeli intensywnie myślę o czymś albo wykonuję jakieś tam zadanie, to dany obszar tam może o 1% podnieść się ten poziom tlenu, co tak naprawdę nie ma wpływu na działanie tego mózgu, ale jakoś tak nam to wyewoluowało, że na wszelki wypadek tego tlenu tam napływa więcej, bo on jest tam być może bardziej potrzebny, bo tego tlenu więcej zużywamy. Zresztą hipotezy były początkowe, takie jak rozwijano w latach 90. fMRI, czyli Functional Magnetic Resonance Imaging, czyli funkcjonalne obrazowanie mózgu, to spodziewano się, że obszary bardziej aktywne będą się charakteryzowały mniejszym poziomem tlenu we krwi, że on będzie zużyty. I on rzeczywiście tam przy bardzo nowoczesnych rezonansach jesteśmy w stanie zauważyć, że tam jest na początku taki lekki dołek, po czym następuje wzrost, ale właśnie ten wzrost jest zupełnie nadmiarowy. Ale generalnie jesteśmy w stanie dzięki temu wykorzystywać to do badań i to jest fajne. Ale czyli jak podnoszę sobie szklankę, to znaczy, że w tym miejscu teraz też jest więcej tlenu w mojej krwi, czy to działa tylko w ten sposób w mózgu? Nie wiem, nie wiem. Na pewno w mózgu, w korze motorycznej, tam przez to, że i to tak naprawdę następuje kilka sekund po tym, jak ty podnosisz szklankę. Robisz ruch ręką, sygnał idzie ci z kory ruchowej i chwilę później, mniej więcej 5-6 sekund po tym, jak już ten ruch wykonasz, tam tego tlenu napływa więcej. Czy to się dzieje tutaj też w nerwach, w mięśniach? Podejrzewam, że podobnie może być, ale nie wiem tego. Nie chcę nakłamać. Okej, dobra. Powiedz mi, jak robisz te MRI, fMRI to się nazywa. Niektórzy na to chyba mówią MRI, tak? MRI to jest ogólnie metoda obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, a fMRI to jest obrazowanie funkcjonalne, czyli my patrzymy, co się dzieje w czasie, czyli gdyby właśnie patrzymy na jakąś tam funkcję mózgu, czyli osoba coś robi. MRI albo czasami sMRI, czyli structural MRI, to jest, ale sam MRI to jest, zawiera w sobie i, trochę się zapultałem, zawiera w sobie i fMRI, i sMRI, czyli i może to być badanie funkcjonalne i badanie strukturalne. Więc jak gdyby staramy się być bardziej precyzyjni zwykle, że jak mówimy o badaniu funkcjonalnym, to mówimy fMRI. Jeżeli mówimy ogólniej, to możemy mówić MRI, bo to możemy mieć na myśli i badania funkcjonalne, i strukturalne. Okej. Dla mnie jako takiej powiedzmy szarej osoby jest do czegokolwiek potrzebny taki fMRI mojego mózgu? Czy ja mogę wyciągnąć z tego jakieś informacje, które pomogłyby mi lepiej funkcjonować? fMRI raczej nie. MRI... też nie, jeżeli jesteś zdrowy, ale jest to coraz częściej wykonywane badanie klinicznie, bo jest to badanie nieinwazyjne w przeciwieństwie na przykład do tak zwanej tomografii komputerowej, gdzie wykorzystywane są promienie rentgenowskie, no to wiadomo, że to jest potencjalnie niezdrowe, natomiast pole magnetyczne wydaje się, że nie jest niezdrowe. Nie ma żadnych ku temu przesłanek. Na pewno jest mniej niezdrowe niż promieniowanie rentgenowskie. Więc coraz częściej w badaniach klinicznych wykorzystuje się rezonans magnetyczny. Najczęściej jest to rezonans strukturalny, aczkolwiek czasami w niektórych klinikach robi się też rezonans funkcjonalny przed operacją głowy, żeby wiedzieć, gdzie u konkretnej osoby są jakieś tam obszary odpowiedzialne za mowę, za pamięć, za ruszanie dłońmi, nogami. Jeżeli na przykład potrzebne jest, nie wiem, zrobić operację, wyciąć jakiś guz czy zrobić coś takiego, więc robi się też funkcjonalny rezonans magnetyczny klinicznie,
czasem, aczkolwiek częściej chyba się robi tak, że się używa metod elektrofizjologicznych, czyli w obszary, w których chcemy dobrze zlokalizować, to wbijamy po prostu elektrody i wtedy osoba coś tam robi. To jest bardziej precyzyjne pewnie niż sam rezonans magnetyczny, ale coś takiego się czasami też robi. Ale przeciętny człowiek funkcjonalnego rezonansu magnetycznego nie potrzebuje, strukturalny pewnie od czasu do czasu warto sobie zrobić. Może nie to, że każdy powinien, bo to jest też drogie jednak cały czas, ale klinicznie jest to coraz częściej wykorzystywana. Ile kosztuje taki rezonans? Nie wiem, ile kosztuje na mieście, że tak powiem. U nas w pracowni godzina badania w skanerze kosztuje 1200 zł dla badaczy. Pytałem się o te skany mózgu dlatego, bo słyszałem coś takiego, że jeśli ma się traumę i zrobi się skan swojego mózgu, nie wiem jaką metodą, i to podobno można zobaczyć w swoim mózgu jakieś takie zacienione obszary, które są jakoś pod wpływem tej traumy i coś tam się dzieje, ten mózg nie działa tak jak powinien. Nie wiem tego. Może być tak, że są badania na grupach osób, czyli bierzemy sobie grupę osób, 40, które nie miały traumy i 40 osób, które miały traumę. Skanujemy ich mózgi i później porównujemy i może się okazać, że na przykład pod wpływem tej traumy u tych osób doszło do pewnych zmian strukturalnych nawet. Wiadomo, że długotrwały stres powoduje zmniejszenie się hipokampa. To jest taki obszar związany między innymi z pamięcią, ale też z orientacją przestrzenną. I stres po prostu sprawia, że ten hipokamp nam się pomniejsza trochę. Myślę, że trauma może działać podobnie, chociaż może też działać na inne obszary. Ale raczej nie mamy na razie takich metod, żeby na pojedynczej osobie stwierdzić coś takiego. Zwykle badania naukowe, jakie robimy, to są takie, że właśnie porównujemy grupy osób i jesteśmy w stanie stwierdzić, że statystycznie rzecz biorąc, to u osób z taką, a taką przypadłością coś tam jest większe czy mniejsze. Jest wiele wysiłków, żeby wykorzystywać rezonans magnetyczny do wczesnej diagnostyki na przykład chorób neurodegeneracyjnych. Gdybyśmy byli w stanie odpowiednio wcześnie przewidzieć, że ktoś będzie miał chorobę Alzheimera czy Parkinsona czy jakieś inne, no to moglibyśmy wcześniej wejść z leczeniem i spowolnić rozwój tej choroby. I myślę, że to będzie z czasem możliwe, ale na razie jeszcze to nie jest takie proste. Okazuje się, żeby na pojedynczej osobie, mimo że my jesteśmy w stanie zauważyć jak gdyby na poziomie statystycznym, że coś się dzieje, to jednak jest tak, że każdy człowiek jest inny i nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić z pewnością, że u tej osoby to będzie się rozwijać taka czy inna choroba. To ciekawe. Wydawało mi się, że można, znaczy wydawało mi się, co ja o tym wiem. Czyli mózgi konkretnej osoby tak bardzo się różnią od siebie, tak, że nie można ocenić, co się tam pozmieniało, bo jest taka różnica pomiędzy jednym mózgiem. Generalnie mózgi się różnią mniej więcej tak jak twarze. Ty masz inną twarz, masz oczy, masz nos, masz usta, ja mam oczy, mam nos, mam usta. Mniej więcej w tych samych miejscach, ale generalnie rzecz biorąc, każdy popatrzy na nas dwóch i stwierdzi, że różne. I mózgi się różnią w podobny sposób. Jak pierwszy raz zacząłem oglądać różne skany osób badanych naszych albo swój, no to byłem też zaskoczony, że to nie jest tak, że wszystkie są takie same. I my mamy specjalne algorytmy, które, żeby móc to analizować właśnie w taki sposób statystyczny, które upodabniają nam te mózgi. Czyli one zniekształcają mózg każdej osoby tak, żeby on wyglądał jak jakiś tam uśredniony mózg z wielu osób, czy jakiś tam wzorzec mózgu, jest tych wzorców kilka. I naciągamy, czyli tak jakbyśmy chcieli sobie pozniekształcać twarz, żeby wszystkie wyglądały tak samo, są na to matematyczne algorytmy i wtedy możemy patrzeć, że ta część, którą nazywamy jakoś tam jest w tym miejscu i teraz wiemy, że ona jest w tym miejscu u wszystkich, bo tak to ponaciągaliśmy. A jeżeli nie ponaciągamy, no to jest tak, że ktoś może mieć nos wyżej, trochę ktoś może mieć nos niżej i jeżeli powiemy, że tutaj między równo w połowie między brodą a czołem to jest czubek nosa, to u niektórych będzie, u niektórych nie będzie. Więc mamy też takie dodatkowe algorytmy, żeby to wszystko ponaciągać, upodobnić i wtedy sobie robimy, właśnie uśredniamy i robimy analizy, porównania statystyczne na przykład.
Nigdy bym na to nie wpadł. Ale rzeczywiście, bo wy sobie musicie mierzyć. Załóżmy, jeśli coś się zwiększa bądź zmniejsza, to wy sobie to dokładnie mierzycie. Tak. Więc tak, jeśli tak, u każdego jest w innym miejscu, to nie da się tego zmierzyć. Tak, tak, tak. To są tak. Tak, to jest dosyć skomplikowana matematyka, ale nie jest to jakaś bardzo skomplikowana matematyka, ale no. Ty liczysz cokolwiek samemu, czy wszystko jest robione komputerowo? Nie, no wszystko jest komputerowo, aczkolwiek czasami sami, znaczy to jest, zależy co na to, jak na to patrzeć. Zwykle korzystamy już na przykład, jeśli chodzi o ten algorytm, który upodabnia te wszystkie głowy do siebie, to my sami tego nie wymyślamy. To już wymyślili inni naukowcy, niektórzy cały czas to jeszcze rozwijają, poprawiają, ale my już korzystamy z gotowych rzeczy. My zadajemy, jak gdyby w naszych badaniach, my zadajemy, skupiamy się na czym innym, zadajemy jakieś tam pytania właśnie, które nas interesują i korzystamy z tego, co inni badacze zrobili, a oni się z kolei interesują tym, jak najlepiej tu ponaciągać to wszystko, żeby to było jak najbardziej sensowne biologicznie, a żeby właśnie pozwalało na tego typu analizy. Natomiast no, analizy wykonujemy na komputerach już dzisiaj chyba ręcznie, to nikt nic nie liczy. Czasami wykorzystujemy nawet Excela, ale zwykle są to jakieś inne, bardziej specjalistyczne do tego typu analiz oprogramowania, plus oprogramowania jakieś tam statystyczne, takie czy inne, SPSS, R, różne w zależności kto tam co robi. Mhm. Dostałeś grant nowy. Tak. Tak się mówi? Dostałeś nowy grant? Tak, można tak powiedzieć. Świeżutki. Gratulacje, bo to niełatwo jest dostać, prawda? Dziękuję, tak. Trudno jest dostać. Ostatnio jest trudniej dostać, tak. I na co go dostałeś? Dostaliśmy, powiem, tak naprawdę, bo to jest nas trzech, którzy napisaliśmy ten projekt. To jest we współpracy z Jarkiem Michałowskim, profesorem z SWPS-u z Poznania, który oprócz tego, że jest naukowcem, jest też psychoterapeutą, i z doktorem Joachimem Kowalskim z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, który też oprócz tego, że jest naukowcem, jest psychoterapeutą. Ja nie jestem psychoterapeutą. A projekt dotyczy tego właśnie, czy i w jaki sposób możemy pomagać osobom z prokrastynacją i będziemy porównywać kilka metod terapii prokrastynacji i najpierw chcemy zobaczyć, która jest najbardziej skuteczna, a potem w drugiej fazie tego projektu chcemy jeszcze też zobaczyć, co się dzieje w mózgu podczas takiej terapii, czyli będziemy skanować osoby przed i po i zarówno patrzeć, czy coś się zmieni w strukturze mózgu, ale tutaj się za wiele bym nie spodziewał, bo ta terapia jest krótkoterminowa i ona ma trwać około 5 tygodni. Ale funkcjonowanie mózgu podejrzewamy, że powinno się trochę zmienić. Na przykład jeśli chodzi o radzenie sobie z emocjami lub funkcjami wykonawczymi, to może nie będę teraz już wchodził w szczegóły. Chciałem cię zapytać o... Powiedziałeś, że 5 tygodni, że niewiele się powinno zmienić w strukturze mózgu, ale że funkcjonalnie się powinny rzeczy zmienić. Tak się spodziewam. Jak będzie, to zobaczymy. Może się zmieni też coś w strukturze mózgu, bo to zawsze jest trochę niewiadoma w badaniach. To jest zawsze my możemy sobie mieć jakieś hipotezy, oczekiwania, a może być tak, że one się sprawdzą albo nie. Spodziewałbym się, że w strukturze mózgu nie nastąpią zmiany, chociaż może się okaże, że nastąpią. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie, no to wiemy na przykład z poprzednich badań, które przeprowadziłem, że w trakcie, kiedy osoba jest ma taki w zadaniu, rozmawialiśmy przed nagraniem jeszcze o tym, gdzie mieliśmy warunek z nagrodą i z karą, to jak jest ten warunek z karą, to wiemy, że osoby z tendencją do prokrastynacji mają w czasie całego tego warunku niższą aktywność w prawej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej, to jest mniej więcej tutaj, to jest taki obszar właśnie związany z kontrolą własnego zachowania i u osób z niską tendencją do prokrastynacji, czyli taką, które u osób takich ogarniętych powiedzmy, które potrafią się dobrze kontrolować, to wtedy w tym warunku z karą ta aktywność tego obszaru jest wyższa, bo to jest jak gdyby jest ten kontekst kary jest jakimś obciążeniem i im ten mózg się mobilizuje jak gdyby bardziej i funkcjonują dzięki temu prawdopodobnie lepiej w takiej sytuacji. Natomiast osoby z tendencją do prokrastynacji pod wpływem tej kary, im ta aktywność mózgu nie wzrastała, nawet może minimalnie spadała. I
to jest spójne też z takimi badaniami, że osoby z tendencją do prokrastynacji odkładają znacznie więcej, kiedy się stresują. Czyli jak student się stresuje egzaminem, to tym bardziej się nie będzie do niego uczył, bo jego to trochę jakby paraliżuje czy przestrasza. Jeżeli komuś jest źle, jest smutny, wszelkiego rodzaju negatywne emocje wydają się, że jak gdyby nasilają prokrastynację u osób, które mają do tego tendencje. Więc to, czego byśmy się spodziewali, znaczy ja tak zgaduję trochę, czy tak będzie, to się okaże, to to, że po takiej terapii, jeżeli zrobimy takie zadanie, w sumie to nie wiem, teraz sobie tak pomyślałem, dygresja, czy powinienem w ogóle o tym opowiadać, bo jeżeli jakaś osoba badana obejrzy twój podcast, przyjdzie i będzie wiedziała wszystko. Będziecie musieli mieć jakieś pytanie. Tak. Czy oglądałeś podcast? Jak nie, to jak tak, to do widzenia. To teraz już się nie przyznają. Ojej. Więc zgadywałbym, że może być tak, że ta aktywność po terapii w tym obszarze, w podobnym zadaniu będzie wyższa. Ale czy tak będzie, zobaczymy. Ale to jest jedna z naszych hipotez. A macie jakiś plan już teraz, jak chcecie, jaką terapię, co chcecie robić z tymi ludźmi, żeby aktywować te obszary? Tak, znaczy tak naprawdę chcemy poza warunkami kontrolnymi, które też, żeby badanie miało sens taki naukowy, żebyśmy mogli w sposób poprawny wyciągać wnioski, to potrzebujemy też odpowiednich warunków kontrolnych, ale chcemy porównać przede wszystkim dwie terapie. One obie są tak naprawdę w nurcie CBT, czyli terapii behawioralno-poznawczej. Jedna jest taką bardziej standardową terapią, gdzie... Znaczy, to będą dwa elementy tak naprawdę. Jeden element to jest tak zwana psychoedukacja, czyli osoby będziemy im mówić, na czym polega prokrastynacja, z czego to może wynikać, czyli taką trochę bardziej teorię, to co wiadomo. Też wiadomo, że emocje są ważne w prokrastynacji, to co też przed chwilą wspomniałem, że to wydaje się, że prokrastynacja jest jak gdyby sposobem unikania tych emocji. Oczywiście krótkofalowo, bo długofalowo to później przychodzą te wszystkie deadline'y, egzaminy i wtedy jest gorzej. Tak. Ale tutaj w tej standardowej takiej terapii osoby będą się uczyć też właśnie planowania sobie czasu na zadania, dzielenia zadania na mniejsze zadania. Planowania też przestrzeni sobie, żeby mieć dobre miejsce do skupienia się. Takie techniki, które są bardzo rozsądne i powinny być skuteczne i mamy nadzieję, że będą skuteczne. Natomiast druga terapia, ona będzie miała ten sam element psychoedukacji, czyli też osoby będą się dowiadywać, co za tym wszystkim stoi, że tak powiem. Natomiast to będzie tak zwana terapia paradoksalna, czyli my będziemy zakazywać osobom robić to, co chciałyby robić. To wymyślili tacy Niemcy, ale to jest mało pobadane, więc poza nimi nikt tego nie badał, aczkolwiek Joachim wcześniej wspomniany zrobił badania pilotażowe już na kilku grupach i wydaje się, że to rzeczywiście jest skuteczne. Polega to na tym, my to będziemy badać na studentach, że przychodzi student z jakimś projektem, który powinien robić, ale ma problem, żeby go robić. I my mówimy, dobrze, możesz sobie to, znaczy nie my, bo to będą robić terapeuci, którzy tak naprawdę będą wyszkoleni w całym tym protokole. To zaplanuj sobie w najbliższym tygodniu po pół godziny dziennie, kiedy się będziesz zajmować tym projektem. I osoba sobie planuje, nie wiem, w poniedziałek od 10 do 10.30, we wtorek tam. I poza tym ma zakaz. Jeżeli wykorzysta te swoje okna, które sobie zadeklaruje wcześniej czasowe, że w poniedziałek między 10 a 10.30 coś rzeczywiście zrobi, to fajnie. Jeżeli nie, to w poniedziałek już ma dalej zakaz się tym zajmowania. Prawdopodobnie to jest bardzo skuteczne dlatego, znaczy to też nie do końca wiemy, jakie są mechanizmy tego, to też chcemy pobadać, ale mamy kilka hipotez na ten temat, że to zdejmuje taki ciężar emocjonalny, że muszę cały czas nad tym projektem pracować. A te emocje właśnie, jak wiemy, jakaś presja może paraliżować te osoby. A pół godzinki, no to dam radę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że może się okazać, że te pół godzinki dziennie przez kilka dni ta osoba zrobi więcej niż przez poprzedni miesiąc, bo jednak coś zacznie realnie robić, a nie tylko myśleć o tym, że powinna robić. Poza tym to jest też tak, że to będzie robione w terapii grupowej, więc
jak nawet jakiejś osobie będzie to szło gorzej, to zobaczy, że innym idzie lepiej i też powinna uwierzyć wtedy, że to jednak będzie działać. Taką mamy nadzieję. Więc myślimy, że tak naprawdę obie okażą się skuteczne, ale prawdopodobnie obie mają trochę inne mechanizmy. To jest ciekawe, bo słyszałem ostatnio o tym. Gościu właśnie mówił, nie pamiętam gdzie to o tym słyszałem, ale gościu mówił, że żeby zaplanować sobie taki krótki czas na robienie czegoś i jeśli się tego w tym czasie nie zrobi, to żeby tego nie robić już później. Byłem bardzo zaskoczony, bo teoretycznie... To może to był Joachim, nie wiem. Albo ktoś to czytał Joachima. To jest coś od niego? Co? To jest coś... To jest nie, coś... Mówi o Joachim, czyli ten kolega, z którym robimy ten projekt. Nie. Myślałem, że odnosi się do autora tej książki. Nie. A już go zapomniałem. Nie, ale ten Neil Fiore coś trochę podobnego proponował, też taką paradoksalną w tej książce, o której wcześniej wspominaliśmy. Też takie paradoksalne podejście. On mówi, że zaplanuj sobie śniadanie, spacer, piwo z kolegami, wyjście do kina z dziewczyną, ileś tam różnych przyjemności, sen, a resztę możesz wypełnić pracą. Więc jak gdyby, żeby podejść odwrotnie do, on to nazywa odwrotny kalendarz, zresztą może coś innego nazywa odwrotnym kalendarzem, ale jak gdyby takie odwrotne podejście i też wtedy życie ma więcej sensu się okazuje, bo jak ja wiem, że wieczorem pójdę na przykład na piłkę pograć z kolegami, czy będę miał jakąś tam przyjemność, to chce mi się coś robić, a jeżeli ja będę myślał o tym, że powinienem, nie wiem, pisać tą magisterkę, czy licencjat, czy jakąś pracę roczną cały czas, to jest przytłaczające i osobie wszystko opada i ani nie jest się na tym w stanie skupić, ani też nie ma jakichś perspektyw, że pojedzie sobie, nie wiem, na wakacje, czy właśnie wieczorem gdzieś tam wyskoczy ze znajomymi, czy coś. Właśnie o tym wspominałeś w jednym z twoich wywiadów, że są ludzie, którzy planują sobie pracę i jeśli tego nie zrobią, to później nie robią niczego kompletnie, łącznie z tą pracą. I ja jestem trochę taką osobą. Radzę sobie już tym, dużo lepiej niż kiedyś, ale dalej mam tak, że potrafię nie zrobić nic i łącznie z żadnymi przyjemnościami, bo nie zrobiłem pracy, jestem zły na siebie, że nie zrobiłem pracy. Tak, i ten... Neil Fiore, autor tej książki, o której wspominaliśmy, to on tam pisze, że jemu chyba rektor tego University w Berkeley, jeśli nie mylę, powiedział, weź ty się przyjrzyj tym studentom, co nie kończą magisterek, bo mamy ich tutaj na pęczki. I właśnie on zaczął się im przyglądać i oni nie jechali na wakacje, bo mieli pisać magisterki, ale w ogóle nie pisali tych magisterek przez te wakacje, bo zamiast je pisać, to się martwili i ani jednego, ani drugiego. Więc to, co wydaje się, że warto robić, to planować sobie nagrody, planować sobie przyjemności, że w ogóle planować sobie przyjemności, żeby życie było jakieś tam, miało w sobie jakieś światło, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to sobie planować też jakieś rodzaje nagród za wykonywane jakieś elementy tego, co sobie planujemy, żeby mieć dodatkową do tego też motywację. I to też, co jest, wydaje się ważne, to żeby sobie dzielić zadania na odpowiednio małe zadania, które jesteśmy w stanie zrobić na przykład właśnie w pół godziny czy w 45 minut, bo to wtedy nie jest takie przerażające. Jeżeli mam napisać magisterkę, no to paraliż, a jeżeli mam napisać akapit do magisterki, no to dam radę przecież. I wtedy jak gdyby przez to, że to obciążenie emocjonalne związane z akapitem jest mniejsze niż, to jest już jak gdyby moja interpretacja tego, niż z całą magisterką, to ta aktywność naszej kory przedczołowej nie jest taka sparaliżowana i jesteśmy w stanie się lepiej zmobilizować. A jeżeli jeszcze do tego mamy jakieś przyjemności w tle, no to chce się żyć i robić. Ja jak zaczynałem pracować u ciebie nad dyscypliną, tym słowem, to nie jest takie fajne jak po angielsku, to robiłem 5 minut. I nawet 5 minut mi pomagało, plus jak zaczniesz robić coś przez 5 minut, to później łatwo jest to kontynuować. Tak, więc to było też fajne. Co do tego miejsca po prawej stronie, z przodu głowy. Po lewej też jest. Ale to tak. Działa, tak samo działa? One obie są tak naprawdę związane z samokontrolą. Mają prawdopodobnie trochę różne funkcje, ale też to tak do końca nie jest jasne. W naszych badaniach różnica właśnie w tej aktywności wyszła po prawej stronie. Natomiast jest taka grupa z Chin, którzy też badają prokrastynację i oni z wykorzystaniem metod neuroobrazowania i oni robiąc badanie strukturalne, mieli tam dużą grupę osób, nie pamiętam, chyba ze 200. I to nie było tak, że były tylko osoby z wysokim i niskim poziomem prokrastynacji, tylko pełne spektrum i szukali
czy znajdą w mózgu korelat prokrastynacji, czyli czy jest jakieś miejsce, które jest w podobny sposób się zmienia jego tak zwana gęstość, objętość istoty szarej, gray matter volume, że u osób z wysoką prokrastynacją będzie tego więcej albo mniej, a u osób z niską prokrastynacją będzie tego mniej albo więcej, bo korelacja może być dodatnia albo ujemna. I to, co zaobserwowali, to to, że właśnie w lewej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej, czyli po lewej stronie, była ujemna korelacja z prokrastynacją, czyli osoby z wyższą tendencją do odkładania zadań miały mniejszą tą objętość istoty szarej w tym obszarze, co też ma jakiś tam sens, bo jest to obszar związany z samokontrolą i z kontrolą zachowania, a u tych osób wiadomo, że to nie domaga i tam wyszło to na poziomie strukturalnym, u nas to wyszło na poziomie funkcjonalnym po prawej stronie. To wynika z genetycznie, że ktoś ma mniej tamtej istoty szarej? Z czego to wynika? Czy... Nie wiem, czy to jest, czy to wynika z genetyki. Są badania takiej grupy ze Stanów na dużej grupie bliźniaków jedno- i dwujajowych, gdzie można sobie... Oni mają tam chyba kilkaset osób w tej grupie, albo kilkaset par, nawet już nie pamiętam. I są pewne założenia, że na przykład w przypadku bliźniaków jednojajowych geny są takie same, środowisko jest na ogół podobne, ale też nie stuprocentowo. W przypadku bliźniaków dwujajowych część genów jest podobna, część nie. Są na to matematyczne wzory. Jesteśmy w stanie wyliczyć, czy i na ile jakieś cechy są dziedziczne. Na tej podstawie właśnie, że one, w jakim procencie się one powielają u, czy współwystępują u obojga z rodzeństwa. I badania tych badaczy wykazały, że prokrastynacja jest częściowo dziedziczna czy odziedziczalna, nie wiem jakie jest poprawne słowo tutaj. Dziedziczna chyba się mówi. Być może, nie jestem pewny, bo to naukowcy mają swoje słówka. Okay. I że ta część, która jest jak gdyby związana z prokrastynacją, która jest dziedziczona, jest bardzo silnie związana z impulsywnością. Czyli jak gdyby impulsywność też po części może być, możemy się jej nauczyć w życiu, a po części możemy mieć to w genach. I badania tych badaczy ze Stanów pokazały, że ta odziedziczalna część impulsywności idzie w parze z odziedziczalną częścią prokrastynacji. Ale to nie jest tak, że to jest zdeterminowane, że jak ktoś się urodzi, to już wiadomo, że z góry, że będzie miał problem z prokrastynacją. Mhm. Ale może mieć do tego pewne tendencje i w pewnych warunkach, czy przy pewnego rodzaju wychowaniu, to może mu się objawić wtedy. Czyli to jest tak, jak ktoś się rodzi albo niski, albo wysoki? Myślę, że trochę tak, że są pewne tendencje, ale tak, zależy od odżywiania, od sportu, od trybu życia i może ktoś urosnąć albo nie. A na ile psychoterapią można wpływać? Bo jak chodziłem na pierwszą psychoterapię, to mi mówił terapeuta, że terapia, i zresztą ty też już to powiedziałeś, tylko powiedziałeś, że nie będzie wiadomo, czy po 5 tygodniach będzie widać zmiany strukturalne. Mhm. Z czego rozumiem, że mózg się zmienia strukturalnie poprzez psychoterapię. Mhm. Więc czy taką prokrastynację można jakoś wyplenić kompletnie za pomocą psychoterapii, żeby ten obszar się zmienił albo pobudził bardziej? Myślę, że tak. Być może to nie będzie tak, że te osoby po psychoterapii będą takie, które nigdy nie miały tego problemu, tylko ten ich mózg może wyglądać trochę inaczej, ale no wierzę, że ten problem może zniknąć z ich życia. Chociaż być może nie u wszystkich, bo to też u niektórych osób to może być bardziej nasilone. U niektórych tak naprawdę prokrastynacja może być objawem innych jakichś zaburzeń czy schorzeń. Osoby z depresją, jeżeli im damy kwestionariusz do wypełnienia, kwestionariusz prokrastynacji, czyli czy dużo robią, wszystko na czas i tak dalej, no to jak nie mają energii, nie mają motywacji, to stwierdzimy, o, ta osoba ma problem z prokrastynacją, a ona tak naprawdę ma problem z depresją. Podobnie jest z ADHD. Osoby z ADHD, ich głównym problemem jest poniekąd prokrastynacja, bo trudno jest im cokolwiek skończyć, ale problem może tak naprawdę wynikać z tego, że oni mają zaburzenie uwagi i wtedy być może nasze metody terapeutyczne, o których wspominałem, mogą się okazać nieskuteczne, bo tak naprawdę problem leży gdzie indziej.
i tam należałoby leczyć co innego, czy oddziaływać na coś innego. Czy ty jako naukowiec masz jakieś... Czy jest w ogóle jedna informacja na temat tego, ile dziedziczymy z genów, a ile nurture vs. nature, to się mówi? Tak. Jest jakaś oficjalna informacja, czy to jest wszystko? Bo ja mam wrażenie, że wszyscy mówią inaczej. Nie jestem tutaj specjalistą i myślę, że można to w miarę precyzyjnie określić, mając odpowiednio duże grupy osób badanych, ale też na zasadzie takiej, że z zastrzeżeniem, co my tak naprawdę mierzymy. Bo nie można moim zdaniem powiedzieć, że coś jest dziedziczone w 50% albo w 80%, bo co to są te procenty, jak gdyby, co to oznacza, więc to trzeba jak gdyby odnieść do tego, co my z czym porównujemy tak naprawdę i jeżeli sobie to dobrze zdefiniujemy, to jesteśmy w stanie wtedy określić, że okej, to nie wiem, u osób, które mają takie same geny, powiedzmy, to jest, nie wiem, 50% o 50% wyższe prawdopodobieństwo czegoś tam na przykład, albo że będą miały, nie wiem, średnio o ileś tam wyższe, nie wiem, iloraz inteligencji czy jakąś tam inną cechę. Więc jesteśmy to w stanie, mamy na to narzędzia matematyczne, jeżeli mamy odpowiednie grupy badane, to jesteśmy w stanie to pomierzyć, powyliczać i określić, ale też trzeba być bardzo ostrożnym tutaj w interpretacjach. Czyli to nie można tego określić ogólnie, trzeba to określać w jakimś konkretnym zakresie, czyli na przykład inteligencja. Tak. Chociaż inteligencja to też jest dosyć szerokie pewnie. Tak, to jest bardzo szerokie i ona jest, ja też nie wiem tego, ale jest po części na pewno, jest czynnik genetyczny, ale po części też jest czynnik środowiskowy i kwestia wyćwiczenia tej inteligencji. Ale jest też tak, że ona jakoś tam jest po części genetycznie... Nie może uwarunkowane, to za silne słowo. Ale... Mm-hmm. Teraz się zastanawiam nad tym, bo mam wrażenie, że słuchałem już kilku podcastów, kiedy ktoś powiedział, że na przykład jesteśmy 50% genami, a 50% uwarunkowani środowiskowo. Ostatnio był u mnie gościów na podcaście, który powiedział, że 90% jesteśmy genetycznie zbudowani, z czym się od razu wiedziałem, że coś mi z tym nie gra, bo wcześniej słuchałem 40 do 50, 50, niektórzy mówili nawet 30 do 70, że 70 środowisko, a teraz ty mówisz, że tego w ogóle za bardzo nie da się w ten sposób określić. Znaczy można, ja myślę, że można określić, tylko trzeba właśnie, pytanie jest jak gdyby jakie zadajemy pytanie i co my mierzymy. Mamy 99,9% genów wspólnych z szympansem. I mamy podobną budowę do szympansów, po 5 palców u rąk i nóg. Serio? 99,10%? Tak, 9, tak. Bardzo dużo. Ale te geny są inaczej wykorzystywane. I główne różnice, ten niewielki ułamek genów, które nas różni, to są w większości geny, które regulują... Ja też nie jestem genetykiem, więc jeżeli coś przesadzam albo przekręcam, to z góry przepraszam, ale wydaje mi się, że jakoś bardzo nie kłamię w tym momencie. Te geny, które nas różnią od szympansów, to są geny, które regulują wykorzystanie innych genów. Czyli generalnie mamy podobne białka, których mamy zbudowane mięśnie, podobne wiele innych rzeczy. Natomiast trochę to jest wszystko inaczej poukładane. Ze słoniem też mamy ponad 90%, z myszą. Wszystkie ssaki są bardzo podobne do siebie genetycznie, a są tak różne. Więc jak gdyby... Czyli samo to pytanie jakby jest trochę bez sensu, bo jeśli ktoś mi mówi, że jesteśmy w 90% genetycznie zdefiniowani, to dla mnie to jest tak, że jestem jakby określoną maszyną i że nie mogę się za bardzo zmienić. A jeśli mamy 99,10% z szympansem, to znaczy, że... W tym kontekście jesteśmy w 100% zdefiniowani genetycznie, bo te geny jak gdyby dają nam nasz potencjał. Ale co z tym potencjałem później będzie? Czy my będziemy, nie wiem, uprawiać sport, to będziemy mieli lepszą kondycję na przykład. Jeżeli będziemy biegać, to będziemy biegać szybciej. Jeżeli będziemy dźwigać ciężary, to będziemy w stanie podnieść więcej. I może być dwóch braci bliźniaków, jeden będzie dźwigał ciężary, drugi będzie biegał i oni po pewnym czasie będą wyglądać zupełnie inaczej, ale to są stuprocentowo te same geny, więc raczej o genach należy myśleć jako o pewnego rodzaju potencjale. Tak ja bym sobie o tym myślał, niż o zdeterminowaniu czegoś. Ja to bardziej rozumiałem w kwestii, że jeden brat zaczyna trenować wyciskanie ciężarów, drugi brat zaczyna trenować wyciskanie ciężarów i jeden nigdy nie będzie tak dobry jak ten drugi przez genetykę. To też jest, jakby są pewnego rodzaju predyspozycje i
ten, nie pamiętam imienia, Phelps, który zdobył większość medali w pływaniu. Że... Jak się na niego popatrzy, to ma krótkie nogi, bardzo długi tułów, więc ma budowę, która predysponuje go do tego pływania, plus mnóstwo treningu, no i on tam powygrywał wszystko, co się dało. Osoba o budowie biegacza, która ma długie nogi, krótki tułów, choćby nie wiadomo ile trenowała pływania, nie osiągnie takich efektów jak on, chociaż na pewno może pływać znacznie szybciej niż przeciętny człowiek dzięki temu treningowi. I w kwestiach naszych umysłowych myślę, że jest trochę podobnie, że mamy pewne predyspozycje, ale jak gdyby mamy też całkiem szeroki zakres i możliwości jak gdyby w różnych aspektach, że możemy się nauczyć matematyki, możemy się nauczyć wrażliwości na sztukę i jedni będą mieli większą tą możliwość, inni mniejszą, ale potencjalnie wszyscy mamy jakiś tam całkiem spory ten zakres i w co włożymy nasz czas i energię, to bardziej rozwiniemy. Ale oczywiście niektórym osobom łatwiej będą pewne rzeczy przechodzić, innym trudniej. Każdy z nas ma jakieś tam swoje łatwiejsze i trudniejsze obszary. I też trzeba umieć to rozpoznać. Tak. Jedna rzecz, jak mówiłeś o tych badaniach i powiedziałeś o tym go, no go, ja się zawsze zastanawiam nad tymi badaniami psychologicznymi i zastanawiam się, jak to robicie, że ci ludzie albo nie oszukują, albo że jesteście w ogóle w stanie coś zmierzyć, jeśli tam jest tyle niewiadomych, albo że ludzie się tak bardzo różnią pomiędzy sobą. Więc jak określacie, co oni mają dokładnie zrobić? Jak na przykład dajecie, to mnie zawsze zastanawia z tymi nagrodami, że jeśli zrobisz coś, to dostaniesz 30 groszy. Jeśli ktoś dałby mi 30 groszy, to raczej nie jest to dla mnie jakakolwiek nagroda, więc nie rozumiem, jaki jest ten mechanizm podczas takiego badania, że te 30 groszy ma znaczenie. To nie chodzi o to tak naprawdę, czy to będzie 30 groszy, bo są badania, które pokazują, że nawet jeżeli będziesz dostawał abstrakcyjne punkty, to ty też będziesz jakoś bardziej zmotywowany, bo ja ci dam 10 punktów, co nic nie znaczy i możesz dostać tych punktów 20 albo 50 albo 1000 i to jest totalna abstrakcja, ale przez to, że będziesz dostawał, tak jak ludzie grają w gry, prawda? I tam osiągają jakieś tam kolejne levele. Więc to jak gdyby mamy w sobie jakiś taki mechanizm, który motywuje nas do osiągania jakichś tam rzeczy. Więc czy to było 30 groszy, czy to by było 5 groszy, to prawdopodobnie nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast my mierzymy w tym przypadku tego konkretnego zadania, to osoba ma guziczek, który wciska i my wyświetlamy bodźce na ekranie i mierzymy czas, po jakim ta osoba to wciśnie z dokładnością do milisekund. I czy wciśnie, czy nie wciśnie. I więc jak gdyby tutaj nie ma miejsca na to, żeby ta osoba oszukiwała. Natomiast my nią manipulujemy w taki sposób właśnie, że mówimy, a teraz będziesz dostawać nagrody i jest inny typ motywacji, mimo że zadanie jest identyczne, albo teraz dajemy ci 10 zł i jak wciśniesz za wolno albo wciśniesz nie w tym momencie, kiedy trzeba, to ci zabierzemy 30 groszy. I wtedy zabieramy te. I to, jak gdyby, i to działa na tych ludzi? Działa, na ciebie też by zadziałało. Jak to jest możliwe? Tak, na logikę jest to samo zadanie, ale jak gdyby ten kontekst emocji jest inny i to na nas wpływa. Jesteśmy emocjonalnymi, socjalnymi zwierzętami i jak mówimy, że coś jest fajne bo i dodajemy do tego nagrody, to nadajemy temu inny trochę kontekst emocjonalny czy motywacyjny niż jak dajemy kary, aczkolwiek jak gdyby tak na logikę, to mogły te osoby, jak gdyby wszystko zrobiły dobrze, to dostałyby dychę. Już nie pamiętam, że to było 8 zł, niech będzie powiedzmy dla uproszczenia, że dostałyby 10 zł, a jak im dajemy 10 zł na dzień dobry i mówimy, że będziemy zabierać, to jeżeli nie popełnią żadnego błędu, to też mają 10 zł. Więc jak gdyby matematycznie, logicznie to jest to samo, ale kontekst emocjonalny, że tutaj robią coś i dostają nagrody, albo robią coś i będziemy je za to karać, zmienia pracę mózgu. To jest niesamowite. A to, że ci ludzie wiedzą, że są na badaniu, nie ma na to żadnego wpływu? Może jakiś tam ma, ale skupiają się na tym, żeby robić to zadanie. My ich o to prosimy, oni w to wchodzą i... I to działa po prostu. Ciekawe. Jeszcze wróćmy do tego grantu. Robisz to z dwoma profesorami. Profesorem i doktorem, ale profesorem i doktorem. I jak wygląda proces czegoś takiego? Jeśli chcecie dostać taki grant, to
Najpierw musicie sobie to wymyślić, piszecie jakiś wniosek, jak wygląda cały proces tego? No jest to sporo pracy tak naprawdę. Ja może nie będę też wylewał swoich frustracji, bo dostaliśmy to dopiero za trzecim razem, mimo że nic tam nie poprawialiśmy, nie zmienialiśmy i ten wniosek za każdym razem miał dość dobre oceny. W sumie bardzo dobre oceny, ale po prostu pieniędzy jest za mało na badania w Polsce. W każdym razie jest tak, że spotykamy się i mówimy, a chłopaki, może byśmy zrobili takie coś, to co by tutaj zrobić, bo to byłby fajny projekt, to by pomogło ludziom, kręci nas to, ciekawi, jesteśmy chętni, zróbmy to. Wtedy przeglądamy literaturę, patrzymy, co już wiadomo, co nie wiadomo. Chłopaki są psychoterapeutami, więc też orientują się jak gdyby w tych procesach psychoterapeutycznych. Ja bardziej od takiej strony badawczej tutaj uzupełniam. No spotykamy się ileś razy, zastanawiamy się, jakby to w ogóle wszystko ugryźć, co z czym porównywać, a potem zaczynamy to spisywać, też jakoś tam dzielimy się zadaniami między sobą. Teraz Google Docs na przykład jest, bo Jarek jest z Poznania, więc to też jest tak, że zresztą nieważne, w każdym razie to jest fajna sprawa, że można w kilka osób pracować na tym samym dokumencie zdalnie, także to jest całkiem wygodne narzędzie. W każdym razie przygotowujemy taki wniosek, czyli taki projekt, rozpisujemy, co chcemy zrobić, jak i tak dalej. A potem chcemy z tym wnioskiem wystąpić do, w naszym przypadku, Narodowego Centrum Nauki, czyli takiego głównej instytucji polskiej, która finansuje badania naukowe. I ten wniosek musimy przygotować w taki sposób, żeby on był zgodny z wymogami formularzy w NCN-u, czyli najpierw musimy przedstawić w ogóle tło, po co to wszystko jest, co wiadomo, czego nie wiadomo. Potem jaki jest nasz plan dokładny. A jak to jest z ludźmi, którzy to przeglądają? Skąd oni mają wiedzieć, że to, co wy chcecie zrobić, jest dobre bądź nie? To są jacyś inni superterapeuci, którzy się na tym znają? Nie wiemy, kto to ocenia, bo proces oceniania jest tajny. Jest tajny, co ma swoje plusy i minusy, ale są to, na pewno są to naukowcy i najprawdopodobniej naukowcy, którzy albo specjalizują się też w badaniach psychoterapii, albo w badaniach prokrastynacji, albo jedno i drugie. Tak naprawdę ocenia to kilka osób. Z Polski czy światowo? To jest proces dwuetapowy. Najpierw oceniają to osoby. Na ogół z Polski to było wcześniej, ale w pandemii, z tego co wiem, to przez to, że to zaczęło być wszystko zdalne i te spotkania zaczęły być zdalne, to zaczęli zapraszać bardzo dużo ludzi też spoza Polski, bo to się stało jak gdyby możliwe, że nie musiał ktoś jechać z drugiego końca Europy czy świata, tylko po prostu mógł odpalić kamerkę i wziąć udział w dyskusjach. W każdym razie to jest tak, że powoływany jest tak zwany panel ekspertów. I oni czytają te wnioski, każdy wniosek jest czytany przez dwie osoby i oni sobie o tym później dyskutują i stwierdzają, o to jest fajne, to wyślimy to teraz naprawdę do specjalisty. Albo stwierdzają, nie no to jest trochę niedopracowane, tutaj słabo, tutaj coś się nie zgadza, to nie. W każdym razie mniej więcej połowa wniosków odpada, połowa przechodzi, może to są inne liczby, teraz nie chcę też kłamać, ale spora część tych wniosków na tym etapie pierwszym już odpada, a część przechodzi dalej do drugiego etapu i one są wysyłane wtedy już, to nie jest ta grupa kilkunastu osób, którzy znają się mniej więcej na wszystkim powiedzmy, tylko wtedy to już jest wysyłane właśnie do osób, które są w stanie rzeczywiście ocenić ten konkretny wniosek, czyli to są na przykład osoby, które też porównywały wcześniej w swoich badaniach, czy zajmują się tym, żeby porównywać różne terapie. Albo właśnie osoby, które się zajmują badaniem prokrastynacji w tym przypadku. Nie wiem, kto to oceniał, ale te osoby, które oceniają to na początku, w tym pierwszym etapie, proponują, kto powinien to ocenić, w tym drugim etapie, żeby to były osoby, które rzeczywiście się znają już na rzeczy i są w stanie ocenić to tak dogłębnie. I więc to idzie do takich osób, oni to oceniają, potem to wraca i znowu te kilkanaście osób z tego panelu czyta te recenzje i na tej podstawie podejmują decyzję, które wnioski idą do finansowania i generalnie rzecz biorąc chyba około 12% ostatnio tylko ma finansowanie w naszym pięknym kraju. Z tych, które zostały wysłane na początku. Tam część odpada na pierwszym etapie, część odpada na drugim etapie i około tam 12-15% rzeczywiście jest finansowanych. I jak długo to trwa, te dwa procesy? Pół roku. Pół roku. Tak.
I możecie mówić, ile dostaliście pieniędzy? To jest oficjalna informacja, czy nie? To jest oficjalna informacja, ja dokładnie nie pamiętam w tym momencie. Naprawdę nie wiesz? Nie pamiętam dokładnie, ale to było na ten konkretny projekt, to 2 miliony 600 chyba, czy coś takiego. Przy czym no, to jest duży projekt, on jest drogi dlatego, że chcemy przebadać dużo osób, żeby to miało sens statystyczny też. Ile osób do takich badań? Tego nie pamiętam dokładnie, ale będziemy mieli dwa etapy i w każdym etapie chyba po 40 osób na grupę, tak mi się wydaje. A tych grup będzie kilka, bo tak jak mówiłem, musimy mieć odpowiednie grupy kontrolne. I na pierwszym etapie będziemy mieć cztery grupy, chyba bo właśnie po 40 osób. Więc musimy zatrudnić terapeutów, wyszkolić ich, żeby to robili. Musicie też mieć jakieś agencje, które chyba wyrobują tych ludzi, co? Prawdopodobnie też, albo będziemy sami szukać przez ogłoszenia studentów, studenci chętni są, w każdym razie tutaj też chodzi o to, że też będą prowadzone wywiady kliniczne, więc będziemy mieli psychologów klinicznych, którzy zrobią wywiad z każdą z tych osób na początku, oni też nie będą tego robić za darmo, żeby właśnie na przykład wykluczyć to, że osoba ma depresję albo ma ADHD, bo wtedy tak naprawdę to jak ona przyjdzie do nas, do projektu, to będzie tracić czas, bo powinna pójść do innego specjalisty. Więc to jest duży projekt, drogi. Potem właśnie chcemy też robić te badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, który też, tak jak mówiłem, to skanowanie kosztuje 1200 zł za godzinę i będziemy chcieli badać te osoby przed i po, więc każdy będzie skanowany dwa razy i tych osób też będzie tam 40 na grupę. W tym badaniu, już w tym drugim etapie, będą chyba dwie albo trzy grupy. Chciałem zapytać, czy te badania będą cię pochłaniały full time? Mam nadzieję, że nie. Czemu masz nadzieję, że nie? Bo chcę też robić inne badania. I teraz przygotowuję inny wniosek. Poza tym jestem zaangażowany też w parę innych projektów, gdzie, tak jak wcześniej mówiłem na początku, nasza pracownia pomaga innym ludziom realizować badania. Więc no tutaj będzie nasz cały zespół. Będziemy, tak jak powiedziałem, nas we trzech. Będzie dwójka doktorantów i też jakieś osoby do pomocy, jeśli chodzi o samą taką część jak gdyby naukową. Natomiast no będziemy też zatrudniać właśnie terapeutów do prowadzenia tych. Czy ja mogę być jedną osobą, którą będziecie badali? Nie. Już mi powiedziałeś, na czym to będzie polegało. To raz. Szybko zapominam. Dwa, że będziemy chcieli badać studentów. Nie wiem, czy ty jesteś studentem, ale podejrzewam, że już jesteś trochę za stary. Za stary? Nie, bo można być studentem. Tak. No to jeszcze, jeśli chodzi o to nie wiem. Ale też mówiłeś, że korzystałeś wcześniej z psychoterapii. Mhm. I nie chcemy, żeby nam się nakładały efekty potencjalnie wcześniejszych z psychoterapii z tym, co my będziemy robić. Jak ktoś słucha podcastu, to może przyjść, czy też nie? Muszę go sam wysłuchać, jeszcze przemyśleć to i porozmawiać. Myślę, że to nie powinno być problemem, ale bo ktoś mógł przeczytać książkę i tak dalej, ale nie wiem tak naprawdę, jeszcze będę musiał się nad tym zastanowić. A mogę wziąć w jakichś innych udział? Mogę wziąć udział w jakichś innych badaniach? Tak. Będę miał skany mózgu? Tak. Super. Ja bym chciał wziąć udział w jakichś badaniach. Obserwuj naszą stronę na Facebooku Lobby Nęcki. Lobby, czyli Laboratory of Brain Imaging. Nęcki to jest fanpage nasz na Facebooku i jak poszukujemy osób do badań, czy my, czy nasi jakby współpracownicy z innych uczelni, to zwykle tam wrzucamy też ogłoszenia, że poszukujemy takich czy innych osób. Czyli teraz nie macie niczego, w czym możecie wykorzystać mój mózg? W tym momencie chyba nie, ale pewnie będą jakieś kolejne projekty. Z tobą może być problem o tyle, że większość badań robimy na studentach, bo tak jest najłatwiej. Studenci są chętni. I zwykle też jednak przez to, że mózg się zmienia z wiekiem, to staramy się w większości badań mieć w miarę jednolitą grupę wiekową, żeby to nie było od sasa do lasa, że mamy osoby od lat 20 do 50, tylko raczej na przykład od 20 do 25. Ale w zależności tak naprawdę od pytań badawczych, czasami ten wiek jest inny. Jeżeli są na przykład badania
osób uzależnionych od alkoholu, to najwięcej osób, które trafia do kliniki, to są średnia wieku około chyba 40. Jeżeli chcemy do tego mieć grupę kontrolną osób zdrowych, no to będziemy szukać osób w podobnym wieku. Więc to jest twoja szansa. Ja mam 29, bez przesady. Ta broda cię postarza. Tak, ale ja bym mega chciał wziąć w czymś udział. Więc jakbyście potrzebowali kogoś 30 lat, to ja się na to piszę. Dobrze, to obserwuj nasz fanpage. Dobra. Mi się generalnie wydaje, że ja dalej trochę nie kumam, czym ty się dokładnie zajmujesz. I mam wrażenie, że zadałem ci już trochę pytań i że tak na mnie patrzyłeś i że... Wieloma rzeczami się zajmuję. Albo może dlatego nie kumam. Czyli z tego, co ja rozumiem, czym się zajmujesz, to jesteś w labie i przychodzą ludzie i robicie im skany mózgu i później wrzucacie to w komputer i sprawdzacie i obliczacie. Czy są jakieś prawidłowości, czy nie ma? Tak, i tak naprawdę samo skanowanie to jest jakby, czyli sam proces badania to jest jakby poniekąd najkrótszy proces całego projektu badawczego. Bo najpierw trzeba wszystko zaplanować, dostać pieniądze na te badania, bo nie stać nas na to, żeby z własnej kieszeni wyciągać pieniądze na badania. Potem trzeba te badania przygotować, czyli jeżeli chcemy, żeby osoba w skanerze wykonywała jakieś zadanie, musimy to zaprogramować, żeby się tej osobie wyświetlały odpowiednie bodźce, na przykład wzrokowe, tam jest taki system lusterek. Czyli programujesz skanery? No nie skanery, tylko komputer po prostu. Są też specjalne programy takie ułatwiające psychologom prowadzenie eksperymentów. Takich programów jest kilka, my wykorzystujemy najczęściej taki jeden, ale czasami też inne. Więc musimy zaprogramować to badanie, przetestować, czy wszystko dobrze działa. I potem zapraszamy osoby badane, one wykonują to zadanie i potem analizujemy dane. I analizujemy dane zarówno te z mózgu, jak i dane behawioralne, czyli na przykład czasy reakcji w tym badaniu, o którym wcześniej mówiliśmy, to czasy reakcji, jak szybko osoby te wciskają, ilość błędów i tak dalej. I analiza danych fMRI, czyli tych mózgowych, zajmuje zwykle bardzo dużo czasu tak naprawdę, też i tak koncepcyjnie, żeby zastanowić się, co my chcemy ugryźć, jak poprzyglądać się tym danym, sprawdzić ich jakość w ogóle też, bo to też jak ktoś się wierci w tym skanerze, to też jest tak, że są niby do tego już trochę zautomatyzowane też rzeczy, ale zawsze też trzeba oczami po prostu popatrzeć na te dane. I później robimy analizy statystyczne, które też są dosyć złożone i przez to też czasochłonne. I później to opisujemy w postaci publikacji i później czekamy też, aż nam to gdzieś przyjmą albo nie przyjmą, zrecenzują, nie zrecenzują. To też jest kolejny proces, który długo trwa, więc od momentu pomysłu na badanie do momentu publikacji, który jest taką jakby dla naukowców nagrodą, to czasami może być kilka lat. Bo najpierw właśnie trzeba dostać pieniądze na badania, potem te badania zrobić, potem trzeba to przeanalizować, opisać, wysłać do czasopisma. Ktoś to musi zrecenzować. Zwykle recenzenci mają dodatkowe uwagi, więc trzeba coś jeszcze doliczyć albo opisać inaczej, albo stwierdzają w ogóle, że to w naszym czasopiśmie to nie dziękujemy, idźcie sobie gdzieś indziej. I to wszystko trwa. Czyli to są te papers, co się publishuje. Czyli jeśli publikujecie takie wyniki badania, to musicie to opublikować w jakimś tak zwanym journalu, czy tak. Publikujecie to po prostu gdzieś na stronie, czy jak to wygląda, jeśli chodzi o samą publikację? Znaczy generalnie jesteśmy też rozliczani z publikowania w journalach. Jak to się po polsku mówi? Czasopisma. Czasopisma. Lub czasopisma. To, co jest ważne, to żeby ta publikacja przeszła przez recenzję, bo może być tak, że ja sobie coś tam napiszę, wrzucę to sobie na swoją stronę internetową i to może być niewiele warte,
a ja będę mówił, o patrzcie jaki jestem mądry, napisałem publikację, ale tak naprawdę naukowcy na to popatrzą i stwierdzą w ogóle co to jest. Więc jest tak, że tak jak w przypadku grantów jest to recenzowane przez innych specjalistów, tak w przypadku publikacji też jest to recenzowane przez innych specjalistów. Oni to czytają, patrzą, czy to ma ręce i nogi, czy to jest metodologicznie wszystko zrobione, czy od strony statystycznej jest to dobrze policzone, czy wyciąganie wniosków jest uprawnione. Komentują to i my się później do tego odnosimy, poprawiamy, albo w ogóle, jeżeli tych błędów jest za dużo, to też edytor może podjąć decyzję, że nie, no jednak nie chcemy, albo często edytor podejmuje decyzję w ogóle na dzień dobry. Nie, to nas nie interesuje. Czyli to jeszcze jest przed opublikowaniem? Tak, to jest, tak, tak. To ten gość, który edytuje, musi po pierwsze mieć gigantyczną wiedzę, a po drugie to chyba jest mega trudne sprawdzać te wszystkie rzeczy odnośnie tych badań, co? Znaczy generalnie edytor podejmuje decyzję czasami dosyć arbitralnie być może, ale najczęściej jest, znaczy najpierw podejmuje decyzję, czy w ogóle wysłać to do recenzentów. Mhm. W danym czasopiśmie, bo też są czasopisma mniej lub bardziej specjalistyczne i jak są czasopisma jakieś o wąskiej tematyce zajmującej się, nie wiem, konkretnym jakimś zaburzeniem, to wtedy jak ktoś coś bada związanego z tym zaburzeniem, to tam jest łatwiej to opublikować niż w Nature czy w Science, gdzie w ogóle może to takie tam zaburzenie, to nas w ogóle nie interesuje. Chyba, że coś jest naprawdę super ciekawe albo super ważne. Więc jak gdyby te czasopisma mają swoją różną jakby rangę i prestiż. A wy gdzie wysyłacie? Różnie. To w zależności jak gdyby od tego, co nam wyjdzie. Czyli no. Nie macie czegoś takiego, że chciałbym opublikować w Nature, tak? Jest jakieś takie czasopismo? Tak, jest. I tak. Robicie coś, żeby opublikować to w Nature? To jest bardzo trudne, żeby opublikować w Nature. To jest bardzo wysoka półka z Polski. Pewnie raz na kilka lat się zdarza, że ktoś coś opublikuje w Nature. A naukowcy publikują codziennie ileś, polscy naukowcy codziennie ileś artykułów, podejrzewam, bo jest nas tysiące. Tak ogólnie z różnych dziedzin. To jesteśmy słabi, czy z czego to wynika, że tak rzadko tam? Z pieniędzy moim zdaniem. Przede wszystkim z tego, że mamy za mało pieniędzy, bo dobre badania kosztują. I my robimy mało dobrych badań, bo po prostu mamy mało pieniędzy na dobre badania. To jest jedna rzecz. Też jest tak, że naukowcy w tych najwyższych czasopismach prawdopodobnie jest tak trochę, że ludzie tam trzeba już trochę się znać z tymi ludźmi, którzy są tam edytorami, a żeby się z nimi znać, no to też trzeba wejść na odpowiedni poziom. Ja nie mówię, że to jest wszystko po znajomości robione, ale to jest proces też taki dla kraju takiego jak Polska, powiedzmy, czy instytucji jakichś naukowych, żeby dotrzeć do takiego levelu, gdzie nas szanują na tyle, że stwierdzają, że okej, to jesteśmy w stanie wam coś opublikować w Nature. Nawet jeżeli coś jest zrobione bardzo dobrze, to komuś z Ameryki będzie potencjalnie łatwiej to opublikować w Nature niż nam. No niestety taka jest prawda. To też jest takie czysto ludzkie po prostu. I nazwisko czynniki. Chyba też musi działać, co? Jeśli jesteś jakimś znanym naukowcem, to pewnie łatwiej to opublikować. No tak, tak, tak. A żeby być znanym naukowcem, no to też to jest proces, żeby sobie to nazwisko wyrobić, więc to jest długotrwały proces. Jak, tak. Jak się zostaje znanym naukowcem? Nie wiem. Ja nie jestem znanym naukowcem. Trzeba pisać książki, czy co się robi? Nie. To chodzi tak naprawdę o to, że jak gdyby doniosłość badań, jakie robisz, jeżeli inni naukowcy uznają, że wow, to jest ważne, co zrobiłeś. Jednym z jakby takich parametrów jakości artykułu naukowego jest to, jak często on jest cytowany przez innych naukowców. I jakości całego czasopisma jest to, jak średnio dobrze cytowany jest artykuł średni z tego czasopisma, bo tam jest w każdym czasopiśmie jest dużo artykułów. Jeżeli dużo z nich ma dużo cytowań, no to jest dobre czasopismo. Czyli to są cytaty w jakimś czasopiśmie z innego czasopisma i tak, oni muszą tak, się skomunikować, tak. żeby wiedzieli, że cytują ich czasopismo. To na to są jakieś już algorytmy, które to wszystko robią, ale generalnie pisząc artykuł naukowy, my osadzamy się w kontekście innych badań, że z innych badań wiadomo, że to i tamto i tutaj wiemy to z tych badań i cytujemy, bo to zbadał kolega X, a tamto zbadał kolega Y i cytujemy konkretne publikacje, w których oni to pokazali. I wtedy to im wzrasta ta liczba cytowań tych konkretnych publikacji. Mhm.
Więc jest w tym też dużo takiej matematyki i to się też ta matematyka tak naprawdę później jakoś tam docelowo przekłada na i jakość czasopism, ale też i na prestiż naukowca. Jeżeli naukowiec jest mocno cytowany, no to znaczy, że doceniany jest przez środowisko naukowe. Mamy w Polsce kogoś z takiego zakresu psychoterapii albo neurologii? Takiego znanego? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Okej. Brzmi... Znaczy to zależy, to jak gdyby też jest, jak gdyby są różne poziomy tego. Mamy na pewno bardzo dobrych badaczy w wielu dziedzinach, ale pytanie, czy to jest taki level top of the top światowo, to takich mamy mniej. Aczkolwiek też mamy w różnych dziedzinach, więc to nie jest, mimo że tych pieniędzy mamy mniej niż Stany czy Szwajcaria, no to mamy też wielu bardzo dobrych naukowców. Wy te pieniądze dostajecie z rządu? Czy skąd są te pieniądze? Nie wiem dokładnie, jak to jest, ale jest jakaś ustawa o Narodowym Centrum Nauki i tak, i to jest jakoś tam z budżetu państwa. Jest część pieniędzy idzie do Narodowego Centrum Nauki, a ono rozdziela to w postaci właśnie grantów. Z Unii dostajecie jakieś pieniądze? Też. Tak, też można się ubiegać. Między innymi Fundacja Nauki Polskiej też pośredniczy przekazywaniu pieniędzy unijnych. Oni wnioskują do Unii Europejskiej o to, żeby dała pieniądze, które później oni rozdysponowują też na różne projekty naukowe w Polsce. Ale i wiele innych instytucji też. Z tego, co wiem, na ile to rozumiem, to poprzednie badania, które prowadziłeś i dostałeś na nie grant, też były w zakresie prokrastynacji, tak? Tak. I jak to wyszło? Jesteś zadowolony w ogóle z tego, jak... Nie wiem, czy można powiedzieć, że jestem zadowolony z wyników badań. To chyba nie do końca to tak działa, nie? Nie, no można tak powiedzieć. Ja bym powiedział, że jestem zadowolony. Z tego grantu powstało 5 publikacji. Czyli to nie jest tak, że tylko jedna powstaje z jednego grantu, z innych badań? Nie. To zależy. Zależy. Można... Nie, to może być więcej publikacji. Jakby zależy, bo zwykle też jest tak, że projekt to ma w sobie kilka badań, a nie tylko jedno badanie. Tak jak mówiłem na przykład o tym projekcie, który planujemy dotyczący psychoterapii, on będzie dwuetapowy. I najpierw chcemy porównać w ogóle, co jest skuteczne, a potem jeszcze zobaczyć, co się dzieje w mózgu. Więc to już jest, jak gdyby to są odrębne pytania badawcze. Poza tym będziemy pewnie tym osobom badanym przed i podawać szereg różnych kwestionariuszy, nie tylko dotyczące prokrastynacji, ale też rzeczy, które wiemy, że z prokrastynacją idą w parze, typu właśnie impulsywność, albo typu depresyjność, albo regulacja emocji, żeby zobaczyć, czy taka czy inna psychoterapia wpływa na takie czy inne aspekty. Więc to też może być odrębna publikacja potencjalnie. Czyli jeszcze nie wiecie, ile będzie publikacji? Nie wiemy. To trochę zależy od tego, jakie wyniki, co nam z tego wyjdzie i no i jakie będziemy podejmować decyzje. Czy chcemy zrobić jedną dużą publikację, gdzie opiszemy wszystko, co może być tak naprawdę też później trudne do czytania. Czy chcemy na przykład zrobić dwie. Mówię o tym pierwszym etapie. W jednym powiemy o skuteczności, a w drugim powiemy o tym, co szło w parze. A chociaż akurat może nie jest dobry przykład. Może to będzie akurat jedna tylko publikacja. Zobaczymy. Mhm. Nie wiem tego. To tak z góry to jest ciężko zaplanować. Więc można mieć różne strategie właśnie, żeby zrobić kilka mniejszych publikacji albo jedną większą. To zależy. Na pewno będziemy chcieli to publikować i w tych czasopismach recenzowanych, o czym mówiłem wcześniej, oczywiście, żeby to poszło też w świat, bo to też może być tak potencjalnie, że to może mieć, no taką mamy nadzieję, rzeczywiście realny wpływ na to, jak później psychoterapeuci będą pracować z osobami z problemem prokrastynacji. Okej, okay. A wracając do tego waszego pierwszego badania, powiedziałeś, że jesteś zadowolony i że opublikowaliście 5 paperów. Mhm. Publikacji. Mhm. Czyli jakie mieliście z tego wyniki i co chcieliście zbadać? Jeden to jest to, co ja uważam za jakiś tam główny wynik. To jest to, co mówiłem wcześniej o tym, że między innymi jest ta mniejsza aktywność tutaj w tej części prawej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej w sytuacji
w tym kontekście kary jak gdyby. W tym samym badaniu też nam wyszło, czy w tej samej publikacji też zaobserwowaliśmy, że u osób z wysoką tendencją do prokrastynacji, kiedy oni popełnią błąd w tym wciskaniu guzika, czyli wcisną wtedy, kiedy nie powinni. Kiedy powinni zahamować, wcisną, czyli zrobili błąd, aktywuje się wtedy też szereg obszarów w mózgu i między innymi taka przednia część zakrętu obręczy. Jak po angielsku? Anterior cingulate cortex. I ona się aktywuje u wszystkich, ale okazało się, że u osób z tendencją do prokrastynacji aktywuje się istotnie mniej. Czyli ona się też aktywuje, ale ta aktywność jest mniejsza niż u osób z niską tendencją do prokrastynacji. I to jest moim zdaniem też bardzo ciekawy wynik, bo tak samo jest we wszelkich uzależnieniach. Osoby uzależnione, gdy w takim zadaniu popełnią błąd, to ta aktywność tej części mózgu jest u nich niższa niż u osób zdrowych. Czyli to jest trochę tak, jakby mieli większy problem z wyciąganiem wniosków? Można by to tak interpretować? To jest już daleka interpretacja, ale można sobie tak to interpretować w tym kierunku i z tego wynikło kolejne nasze badanie, które zrobiliśmy. Czyli zrobiliśmy takie badanie, w którym osoby uczyły się, wyświetlały się tam dwa bodźce. Jeden był trochę lepszy, drugi trochę gorszy. Też robiliśmy to w warunku z nagrodą i w warunku z karą. I to było badanie już nie w skanerze, tylko badanie po prostu przed komputerem. I jeden z tych bodźców ma, powiedzmy, skupimy się na warunku z nagrodą na początku. Jeden z tych bodźców miał chyba 30% prawdopodobieństwo wygranej, a drugi 70% prawdopodobieństwo wygranej. Więc i osoba się klikając, wybierając raz jeden, raz drugi, powinna się nauczyć, że ten jeden jest lepszy i wybierać go częściej, żeby dostawać więcej nagród. Ale jak już tak się trochę nauczy, to myśmy to zamieniali. I ten lepszy stawał się gorszy, ten gorszy stawał się... I sprawdzaliście, jak szybko się zorientuje? I sprawdzaliśmy, jak szybko się zorientuje i też na to tam stosowaliśmy pewne modele uczenia do tego, żeby określić, jak szybko osoby się uczą. I mieliśmy analogiczne, tak samo jak poprzednio, mieliśmy takie samo zadanie, tylko że z karą, że osoba na początku dostaje tam jakąś niewielką kwotę pieniędzy. Jeżeli wybiera ten lepszy bodziec, to ma wyższe prawdopodobieństwo, że jej nie zabierzemy jakiejś tam iluś groszy. Mogę cię tylko zatrzymać? Tak, tak. Wy rzeczywiście wypuszczacie tych ludzi z tymi pieniędzmi? Tak. Oni dostawali jakąś tam gwarantowaną kwotę za samo przyjście na badanie, plus to, co wygrali w tym zadaniu. Czyli trochę loteria taka. Trochę loteria, tak, aczkolwiek no jak gdyby jednym szło lepiej, innym szło gorzej. Co ciekawe, nie było tak, że osoby z wysoką czy niską tendencją do odwlekania zadań zarabiały więcej lub mniej, ale w tych właśnie... Jak zastosowaliśmy do tego takie obliczenia, taki model uczenia, żeby patrzeć, jak szybko te osoby się przeuczają, to okazało się, że zwłaszcza w warunku z karą, osoby z tendencją do prokrastynacji uczyły się wolniej. Tam taki parametr wyliczaliśmy, tempo uczenia, i one się uczyły wolniej na tych karach. I to moim zdaniem też jest bardzo... A na nagrodach? A na nagrodach podobnie. Czyli można powiedzieć, że osoby... Szybkość uczenia się jest jakoś skorelowana z inteligencją? Nie mierzyliśmy tutaj inteligencji. Myślę, że nie jest akurat w tym zadaniu. Myślę, że to byli studenci i raczej oni się różnili tylko poziomem prokrastynacji, a wiele badań pokazuje, że to nie koreluje z inteligencją. Chociaż niektóre pokazują, że koreluje w takim sensie, że osoby bardziej inteligentne więcej prokrastynują, ale to jakieś tam jedno badanie tak pokazało, więc to jeżeli tak jest, to nie jest jakiś super silny efekt. Ale to nie jest tak, że to są głupsze osoby na pewno. Właśnie do tego biłem. Nie. Ale też jak gdyby ten kontekst emocjonalny tutaj zadziałał i one się jak gdyby... Ich zachowanie było takie jakby bardziej zachowawcze, one mniej kombinowały, tylko po prostu wybierały ten bodziec, który uważały, że jest lepszy, mimo że on już niekoniecznie był lepszy na przykład. Czyli można by wysnuć taki wniosek, że się bardziej boją kary.
że ta kara ich bardziej paraliżuje i nie mogą się uczyć szybciej? Może trochę tak, ale ja też myślę, że to idzie w parze z takim zjawiskiem, że te osoby popełniają błąd prokrastynując, powiedzmy. Czyli nie uczę się do egzaminu, jak jestem studentem. Później się stresuję tym egzaminem, mogę go źle zdać albo nie zdać. I nie wyciągam z tego wniosków, jak gdyby nie uczę się na tej karze. Mój mózg gdzieś tam nie styka tak dobrze, żeby tą karę przekuć na zmianę zachowania. I dlatego też to, co mówiliśmy już wcześniej, ważne są chyba te nagrody w kontekście terapii prokrastynacji, czy w tej książce też, o czym ten pozytywny kalendarz odwrócony. Tak. Żeby mieć jakieś, żeby to życie było fajne, to wtedy te osoby lepiej funkcjonują. A jeżeli życie przestaje być fajne, jeżeli zaczyna być stres, widmo kary, to oni się gorzej się gdyby uczą. Tak. Czyli też. Nawet z waszych badań to wyszło. Tak. I to moim zdaniem też jest całkiem ciekawe i to był kolejny artykuł, to było odrębne badanie. Jak gdyby bazujące na tym poprzednim badaniu. Więc ja jestem z tego zadowolony, uważam, że to jest całkiem ciekawe. I jakoś tam ważne, bo może coś wnosi. A jak to wypadło w tym naukowym świadku? Opublikowaliście to i jakie reakcje na to były? Na razie żadna. To wiesz, to wszystko trwa. To opublikowaliśmy to, ten ostatni artykuł, on wyszedł chyba w listopadzie, więc to nie jest tak, że już od razu go zaczną cytować, bo nawet jeżeli ktoś go zechce zacytować, to zanim temu komuś przyjmą ten artykuł, to potrwać może kolejnych parę miesięcy, więc to będzie wiadomo za rok, dwa. Zobaczymy. Okej. Okay. To jest bardzo ciekawe z tym pozytywnym kalendarzem. Może to spróbuję, bo ja już słyszałem mnóstwo takich pomysłów na to, jak poradzić sobie z prokrastynacją, ale jakoś ich nie aplikuję, bo jest ich po prostu tak dużo, że nie wiem, który wybrać. Tak, jest ich dużo. Są badania, bo to pierwszym takim pomysłem mogłoby być to, żeby po prostu nie wiem, jakiś kurs zarządzania czasem czy coś takiego, ale długofalowo to chyba się nie sprawdza. Są na to jakieś tam badania, chociaż jak zacząłem ich szukać, to się okazało, że tak naprawdę takich badań było mało. Co też jest jak gdyby kolejną trochę problemem w nauce poniekąd jest to się troszkę zaczyna zmieniać, jest to, że jeżeli coś ci nie wyjdzie, to jest to trudno opublikować. Jeżeli ktoś mówi, spróbujmy zobaczyć, czy tutaj jak zrobimy kurs zarządzania czasem dla osób z tendencją do prokrastynacji, to czy im się poprawi. No i się okazuje, że może się im nie poprawiło. I trudno jest coś takiego opublikować, ale w ogóle nie wyszło wam to. Bo to trochę to wynika z tego, że może coś było źle zrobione w tym badaniu metodologicznie, że nie wyszło, więc to jak gdyby trudniej jest to stwierdzić, dlaczego nie wyszło. Czy to po prostu nie działa, czy badacze coś po drodze zrobili nieodpowiednio dobrze i. Więc tak jest taki positive bias w nauce, że. Paper bias to się nazywa. Paper bias. Tak. Więc takich badań pokazujących, że coś nie działa jest znacznie mniej niż pokazujących, że coś działa, bo po prostu jest to trudniej opublikować. W każdym razie wydaje się, że takie właśnie kursy zarządzania czasem w prokrastynacji nie działają, bo one nie trafiają w sedno, a sedno wydaje się być przynajmniej częściowo w emocjach i w radzeniu sobie z emocjami. I w tym wpływie emocji na tą naszą samokontrolę. I z tego twojego badania wynika, że waszego badania, że to chyba chodzi o strach. Tak bym tego nie nazwał, że strach. Wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju negatywne emocje, ale tego nie porównywaliśmy, bo to najlepiej by było zrobić takie badanie, żeby nie wiem, część osób zasmucić, część przestraszyć, część pokazać im coś obrzydliwego, żeby to były różnego typu negatywne emocje i sprawdzić... Czy to zadziała podobnie? Ja bym zgadywał, że tak, ale nie wiem tego na pewno, bo tego nie badałem. Więc wydaje mi się, że chodzi ogólnie o negatywne emocje, a nie konkretnie o strach. No ten strach na pewno, czy lęk, bo to też jest strach, to jest też i lęk, to są różne jakby pojęcia. Boimy się czegoś konkretnego, a lęk to jest takie, może być bardziej niekonkretne. Więc można tu mówić o strachu, że boję się, że nie znam egzaminu. No to może być jakiś rodzaj, chociaż pewnie są też różne definicje. Więc to może mieć znaczenie, ale na przykład jak nie lubię czegoś bardzo robić, no to też się do tego nie rwę. I to jest też jakiś rodzaj negatywnego podejścia, ale nie to, że się tego boję, tylko po prostu tego nie lubię. I będę to odkładał, a i niektórzy nie będą odkładać, bo po prostu no, trudno, nie lubię, ale trzeba to zrobić, robię, chcę to mieć jak najszybciej za sobą.
To było pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak powiedziałeś o tym zarządzaniu czasem, że ludzie będą odkładali te techniki zarządzania czasem i swoim grafikiem. To też. A czy jest, macie jakąkolwiek styczność z terminem nie chce mi się? Jak w kwestii prokrastynacji? Prokrastynacji. Nie, nie badamy tego. To byłoby też całkiem może ciekawe. Nie chce mi się, to byłoby, ja bym to nazwał lenistwem, ale nie wiem, czy lenistwo w ogóle istnieje. Po prostu nie chce mi się i dobrze mi z tym. A tutaj chciałbym coś zrobić, a nie robię. I to jest problem wtedy. Bo jeżeli nie chcę czegoś zrobić, no to nie chcesz, to nie rób. I okej, wszyscy zadowoleni. Albo może nie wszyscy, bo ktoś może być niezadowolony, że ty czegoś nie robisz, ale... Ale ktoś. Tak, tak. Ale ty sam z siebie jak gdyby jesteś wtedy w zgodzie ze sobą. A tutaj jest konflikt. Chciałbym coś zrobić, a kurde nie robię. Chciałbym się uczyć, a się nie uczę. Chciałbym, nie wiem, coś tam popchnąć, ale nie popycham. Czyli jeśli ja chcę coś zrobić i mówię, że mi się nie chce tego robić, to w gruncie rzeczy kłamie, bo to nie jest prawda. To zależy, bo może być tak, że ci się rzeczywiście nie chce. Możesz być zmęczony na przykład też. A może po prostu nie chcesz, ale to pytanie, czy nie chcesz, czy chcesz. No więc jak gdyby, bo może być tak, że powinieneś coś zrobić, bo nie wiem, ktoś ci to narzuca, czy uważasz, że powinieneś, bo coś tam, ale tak naprawdę wewnętrznie nie chcesz. Ale też może być tak, że mówisz sobie, że ci się nie chce, bo to jest jakaś też twój właśnie rodzaj bronienia się. Były takie badania chyba też, to już dosyć dawno o tym czytałem, więc nie pamiętam szczegółów, że studenci odkładali naukę, później dostawali jakąś tam słabą ocenę z egzaminu i mówili sobie, a ale to dlatego, że uczyłem się na ostatnią chwilę, bo tak naprawdę to jestem zdolniacha, nie? Mhm. Więc jak gdyby to też może być jakiś taki mechanizm obrony ego, że mi nie zależy. Tak, że mi nie zależy, albo właśnie tłumaczenia sobie siebie, więc to może być różnie u różnych osób. Też studenci początkujący, pierwszoroczni, którzy są, nie wiem, świezi i jeszcze też mają nie do końca rozbudowany mózg, a studenci na dalszych latach, to też są badania, które pokazują, że trochę inaczej ta prokrastynacja wygląda na pierwszym roku, a trochę później, więc tu też trzeba być ostrożnym z tymi studentami. Bo mózg się rozwija do 25 roku życia. Tak się uważa mniej więcej. Niektórzy mówią, że nawet trochę do 30. To też jest tak, że u różnych osób może być różnie, ale generalnie rzecz biorąc, ta kora przedczołowa rozwija się jeszcze jak już jesteśmy pełnoletni. I kobiety się rozwijają szybciej z tego, co słyszałem? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Okay. Mężczyźni rozwijają się do 3 roku życia, a potem tylko rosną. Tak. To możesz ewentualnie wyciąć albo nie. Wyciąć? Nie, no chyba wszyscy skumają. To był żart. To był żart. Nie wiem, jeśli chodzi o rozwój kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o jakieś tam tempo tego tutaj. A jak... To dlaczego w takim razie pozwalają nam decydować za samych siebie, jak mamy 18 lat, skoro nasz mózg się rozwija, a ten prefrontal cortex to jest odpowiedzialny za podejmowanie takich racjonalnych decyzji właśnie? To akurat jest bardziej za kontrolę zachowania. To idzie też w parze z decyzjami, ale ten prefrontal cortex to jest ogólnie cały duży obszar. Tutaj to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to jest jak gdyby wycinki tego obszaru, lewy i prawy, jakieś tam konkretne. Mhm. Nie wiem dlaczego. Dawniej było tak, że... A gdybyś ty miał podjąć tę decyzję, to ma to dla ciebie sens? Jaką decyzję? Ktoś się staje pełnoletni? Nie wiem, ale dawniej było tak, że nie wiem, w starożytnym Rzymie, czy tam za czasów Jezusowych, to było tak, że po 30 facet miał prawo wypowiadać się publicznie, prawda? Po 30 dopiero. Tak, tak, tak. Tam nie pamiętam dokładnie z religii, ale coś takiego było. Nie słyszałem było. Tego. Tak. Ale to ma więcej sensu. Natomiast no, chodzi też o to chyba, żebyśmy jednak działali wcześniej, wtedy kiedy mamy energię, nam się chce, mimo że może niekoniecznie wszystko, co robimy, jest jakieś tam super słuszne zawsze. To chyba zależy. Nie wiem. Ja na szczęście nie muszę podejmować tych decyzji. Ja mam wrażenie, że tak po 25 to dopiero zacząłem kumać tak w pełni, jeśli można nazwać, że kumam w pełni. Ale tak przewcześnie to myślę, że nie do końca. Ja chyba miałem podobnie. Może 24, może 5, tak. Bo jak usłyszałem o tym, że mózg rozwija się do 25 roku życia, to sobie pomyślałem, że to ma sens odnośnie mnie, że rzeczywiście tak było. U różnych osób może być też różnie. U niektórych też jest tak, że czasami to jedna rzecz to może być kwestia rozwoju mózgu, druga też jakiegoś takiego nabierania dojrzałości, doświadczeń, która oczywiście jest jakoś tam związana z mózgiem, bo to wszystko się odbywa w mózgu, ale
niekoniecznie z samym takim rozwojem tego mózgu, tylko z nabywaniem jakichś doświadczeń i przemyśleniu pewnych rzeczy. Czyli, że jeśli ktoś popełnia jakieś głupie decyzje, to niekoniecznie dlatego, że nie ma rozwiniętego przedniej kory mózgowej. Myślę, że bywa różnie. Niektórzy robią głupie rzeczy w wieku lat to prawda. Wielu więcej i już mózg im się bardziej nie rozwinie, a niektórzy się ogarniają w wieku lat 40 dopiero albo później, kiedy już też mózg się jakby nie rozwija jakoś dodatkowo, więc to mogą być bardzo duże różnice indywidualne i byłbym ostrożny z tym, żeby tutaj jakieś wyciągać takie bardzo ostre wnioski, że do tego czasu to już tam człowiek powinien być rozwinięty i ogarnięty, a wtedy To dobrze, że tu jesteś i mi to mówisz, bo ja to bym rzucał takimi osądami. A nie, jestem daleki od takich. Powiedz mi, kiedy ty podjąłeś decyzję, że chcesz iść w stronę naukową? Czy od początku wiedziałeś, jak chodziłeś na przykład do liceum, to już wiedziałeś, że interesuje cię nauka, czy jeszcze nie? Tak, u mnie to było tak, że w liceum chciałem być naukowcem, potem poszedłem na studia i to mi się nie zmieniło, potem zrobiłem doktorat i później stwierdziłem, że już nie chcę być naukowcem. Dlaczego? A potem wróciłem do tej nauki, także... A wcześniej, przed liceum? Nie, przed liceum nie. Wcześniej jestem lekarzem, chciałem być chirurgiem albo... Ale zawsze w jakichś takich bardziej ścisłych obszarach. Chyba tak. Mm-hmm. Artystą chyba nigdy nie chciałem być. A czy powodowało to jakieś problemy u ciebie z komunikacją pomiędzy innymi ludźmi? Czy miałeś jakby troszeczkę bardziej ścisły mózg i zainteresowany byłeś innymi rzeczami? I że widziałeś, że innych interesują jakieś, powiedzmy, nie będę nazywał tego pierdołami, po prostu inne rzeczy. Nie, mnie też interesowały pierdoły, nie, aż tak to nie byłem jakimś nerdem, mhm. nie oceniłbym tak tego, przynajmniej taką mam nadzieję, nie wiem jak mnie inni oceniali. Okej. Ja się zawsze zastanawiam, jak to się zaczęło. A nie miałeś tak, że przeczytałeś jakąś książkę, bo ktoś cię zainspirował do tego, żeby zostać naukowcem? Albo że był jakiś super naukowiec, który stwierdziłeś, chciałbym być taki jak on? Nie przypominam sobie, nie. Pamiętam, że jeszcze właśnie chyba w liceum, jak byłem, to było takie czasopismo Świat Nauki, Wiedza i Życie i tam sobie lubiłem to czasem poczytać. To trochę nerdem byłeś. Jakieś takie, no, może trochę, nie, ale no, dużo ludzi to czytało. Ja się za to staję nerdem na starość. No i też dobrze. Wcześniej też nie byłem. Też dobrze. Teraz dopiero do tego dorastam, bo mi przednia kora mózgowa się zrobiła w końcu. Tak uważasz. Okej. Wrócę jeszcze do pytań, które mam dla ciebie. Zobaczę, czy coś super ważnego mi zostało. Wiem, o co chciałem cię zapytać. Na początku rozmowy powiedziałeś, że nie wszyscy, albo jeszcze przed nagraniem, że nie wszyscy prokrastynują, nie wszyscy mają problem z radzeniem sobie. I chciałem cię zapytać, bo ty pewnie spotkałeś sporo osób, które nie prokrastynują. I czy jakkolwiek oni się różnią od innych ludzi, bo ja mam wrażenie, że nie za bardzo znam takie osoby. Mam wrażenie, że wszyscy mają problem z odkładaniem i robieniem rzeczy. Nie, ja tak nie uważam. Może z nierobieniem rzeczy mamy problem wszyscy też o tyle, że czasy są takie, że wszyscy chcielibyśmy więcej, szybciej, bardziej i nie robimy wszystkiego, co byśmy chcieli, bo byśmy chcieli za dużo. Znaczy, bo chcemy za dużo potencjalnie i w związku z tym nie wyrabiamy się z tym czy z tamtym, bo po prostu sobie za dużo nakładamy na głowę. I tutaj też jak gdyby chyba to, co jest ważne, to żeby wybierać rzeczy ważne i się nimi zajmować, a nie pierdołami, bo te ważne rzeczy później jak gdyby przekładają się na naszą jakość życia. Jeżeli się będziemy skupiać na... Możemy być cały czas zajęci i tak naprawdę niewiele z tego wynika. I to może być na przykład też jakiś rodzaj prokrastynacji, że zajmujemy się rzeczami mało ważnymi, w danym momencie, tak jak studenckie powiedzonko, jeszcze tylko pomaluję ściany i zaczynam się uczyć. Fajnie, ale generalnie może to nie jest ten moment na malowanie ścian. Ja mam tak z kawą, dobrze? To jeszcze tylko kawę sobie zrobię. Tak. Więc wydaje mi się, że jakby problem prokrastynacji jest wtedy, kiedy odkładamy rzeczy ważne, bo tak naprawdę później to się przekłada na naszą jakość życia, na naszą frustrację, na nasze cierpienia jakieś takie czy inne, przez to, że nie popychamy do przodu rzeczy, które są ważne dla nas, czy prywatnie, czy zawodowo.
A wszystkiego się nie da zrobić, bo chcielibyśmy i to, i tamto, i posprzątać piwnicę, i wykosić ogródek, jak ktoś ma, i przeczytać ileś książek, i spotkać się z różnymi znajomymi, i zwiedzić kawałek świata, i jeszcze w pracy zrobić to, to, to i tamto. A mamy tylko 24 godziny na dobę, z czego 1/3 przesypiamy. I nie da się wszystkiego, więc chodzi o to, żebyśmy wybierali to, co uważamy za ważne. Tak mi się wydaje. A chyba po prostu jest tak ostatnio, ja sam siebie na tym łapię i widzę, że wiele innych osób także chcielibyśmy za dużo, bo tu coś od nas ktoś chce, my mówimy, dobra, zrobię, a tam coś jeszcze, a tu jeszcze bym chciał to, a to jeszcze fajny film obejrzeć, a tu książkę przeczytać. A mamy ograniczony czas i po prostu i wtedy możemy mówić, a nie wybrawiam się, w ogóle prokrastynuję z czymś tam. Jeżeli to jest coś mało ważnego, no to moim zdaniem to jest okej. A jeżeli prokrastynujemy z czymś ważnym, bo czytamy książkę zamiast się wziąć do pracy na przykład, no to to może już później prowadzić do takich czy innych problemów. To i tak już jest niezły zamiennik. Czytanie książki zamiast... No dobra, to telewizor. A to nie powinno być tak, że czegokolwiek sobie nie wybierzemy, to możemy zrobić? Nie wiem. Okay. Znaczy, no nie damy rady wszystkiego, więc to jest kwestia też jak gdyby wybierania. Jeżeli umiemy tak wybierać, że zrobimy wszystko, co sobie wybierzemy, no to gratuluję takim osobom. I niektórzy ludzie być może tak potrafią, że są w stanie realnie ocenić, ile rzeczy są w stanie zrobić i jeszcze mieć jakieś czasne przyjemności w życiu, odpocząć, wyspać się, spotkać ze znajomymi, bo to też jest ważny bardzo element życia. To dygresja teraz. Wyszła jakaś książka parę lat temu, ona chyba nie jest zbyt naukowa. Wydaje mi się, mogę coś przekręcać, że napisała ją pielęgniarka z Australii, która rozmawiała z ludźmi umierającymi w hospicjum i nikt nie żałował, że za dużo pracował na przykład, a ludzie żałowali, że za mało czasu spędzali z rodziną, z bliskimi, ze znajomymi. Więc to też trzeba umieć ocenić. Ja zastanawiałem się nad tymi wszystkimi filmikami, memami i różnymi wspomnieniami Steve'a Jobsa, jak miał raka. I pomyślałem sobie, że to też trochę jest taki bias, w sensie jeśli jesteś pod koniec swojego życia, to trochę jasne jest, że tak w taki sposób będziesz patrzył na swoje życie wstecz, że jesteś już smutny i że generalnie jak jesteś smutny, to zawsze cię troszeczkę samotność też człowiek czuje. Możliwe, że tak, ale jeżeli ktoś miał bogate życie, nie wiem, towarzyskie albo zwiedził kawał świata, a może niekoniecznie zrobił karierę, to może odchodzić spełniony, a może dla kogoś właśnie robienie kariery jest spełnieniem i stwierdzi okej, ale tutaj dzięki mojej pracy firma poszła do przodu, ludzie mogli sobie coś tam, nie wiem... Mieli pracę. Mieli pracę, mogli się czegoś, coś, a inni sobie mogli coś kupić albo w zależności co tam kto robił. Więc ja uważam, że człowiek się może realizować i spełniać w bardzo różnych aspektach i ważne jest, żebyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, co jest dla nas ważne i później za tym szli. To było już bardzo głębokie. Chyba już dzisiaj nic mądrzejszego nie powiem. Właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że to jest dobry moment na zakończenie podcastu. To jest taka szpila. Można od tego zacząć było i Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, jeśli ktoś chciałby cię szukać. Mnie bezpośrednio... Nie wiem, po co ktoś by miał mnie szukać. Na przykład, żeby robić sobie badania na mózgu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany naszymi badaniami, to na przykład Facebook naszej pracowni, czyli na Facebooku Lobby Nęcki. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać moich wykładów, to jest ich kilka w internecie, jak się wpisze w YouTube'a wypych prokrastynacja, to tam są chyba ze 2 czy 3 wykłady. W sumie dość podobne, ale tam każdy trochę inny, bo tam doopowiadałem o pewnych rzeczach, a o pewnych rzeczach nie mówiłem, bo musiałem coś poświęcić na te nowe rzeczy. I to chyba tyle. I chyba Nęcki Instytut jeszcze. Tak, jeżeli ktoś chciałby do mnie napisać maila, koniecznie to znajdzie mojego maila na stronie Instytutu Nęckiego. Dobra, super. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również.